uwagi o obserwacji na jasnym niebie. Spróbujmy obserwować jasny obiekt, np., Wenus lub jasną gwiazdę, niedługo po zachodzie Słońca, gdy obiekt jest już widoczny na niebie. Jeśli użyjemy lornetki lub małej lunety, uwydatnią się wtedy wady optyczne tego sprzętu, co skutecznie utrudni np. określenie fazy Wenus, lub po prostu zobaczenia obiektu, jasna gwiazda, w postaci jasnego punktu świetlnego. W miarę zapadania coraz głębszego zmroku sytuacja zaczyna się poprawiać i widzimy coraz lepiej i wyraźniej jasny obiekt na tle ciemnego nieba. Z drugiej strony, jeśli obserwujemy obiekt o słabej jasności, a w pobliżu znajduje się silnie świecący obiekt, to obserwacja może być mocno utrudniona. Wyobraźcie sobie obserwację zakrycia gwiazdy przez księżyc, gdy jest on w fazie pobliskiej pełni. W miarę zbliżania się gwiazdy do jasnego brzegu księżyca, w pewnej chwili gwiazda może zniknąć z widzenia, ponieważ zaświetli ją jasne odbite światło księżyca. Lub też obserwacja słabo świecącej gwiazdy zmiennej, która znajduje się w pobliżu jasno świecącej gwiazdy. Silny blask jasnej gwiazdy może utrudnić albo też całkowicie uniemożliwić ocenę jasności gwiazdy zmiennej względem gwiazd porównania. Sporym problemem może też być obserwacja części nieba oświetlonej przez światło księżyca w pobliżu pełni. Oczywiście w najgorszych warunkach do obserwacji znajdują się osoby mieszkające w pobliżu lub bezpośrednio dużych miastach o silnym oświetleniu. W tym powyższym przypadku są widoczne najjaśniejsze obiekty nieba, ciężko natomiast prowadzić w takich warunkach obserwacje słabo świecących gromad otwartych kulistych lub galaktyk. Najczęściej najbardziej oświetlony jest widnokrąg, czyli światło zaślepia obiekty o małej wysokości względem horyzontu. Nieco lepsze warunki obserwacji mogą wystąpić w pobliżu zenitu, czyli o małych odległościach zenitalnych, ale nie musi to być żelazną zasadą. Obserwacje wykonywane w pobliżu Słońca bez ochrony mogą nawet uszkodzić wzrok, jeśli nie stosuje się filtrów lub innych zabezpieczeń. Na pytanie, o której godzinie zobaczymy pierwszą gwiazdę po zachodzie Słońca, nie jest łatwo odpowiedzieć. W pierwszej kolejności będą widoczne najjaśniejsze gwiazdy widoczne w danej nocy, a później te, świecące słabiej. Istnieją obiekty astronomiczne, które można obserwować nawet w dzień, na przykład planeta Wenus, albo też Jowisz, który podczas dużej jasności jest widoczny na niebie przed wschodem Słońca. Podczas letnich nocy w większych szerokościach geograficznych Polski może się zdarzyć, że noc nie zapadnie z definicji, ponieważ wysokość Słońca pod horyzontem będzie miała małe wartości. Obiekt świecący na jasnym niebie łatwiej jest odszukać, gdy wiadomo, w jakim mniej więcej miejscu się znajduje, o ile oczywiście jest już widoczny. Dobrym przykładem takiego obiektu jest planeta Merkury, która zawsze jest widoczna w małych wysokościach nad horyzontem. Czasami też na jaśniejszym niebie możemy zauważyć deszcz meteorytów przy pomocy gołego oka lub też na przykład lornetki o większym polu widzenia. Słońce w czasie trwania roku zmienia swoje azymuty wschodu i zachodu, dlatego też miejsce jego wschodu lub zachodu przypada w różnych miejscach względem horyzontu. Obiekt astronomiczny obserwowany w różnych porach dnia, łącznie z czasem świtu lub zmierzchu, może zmieniać widoczne kolory, no i oczywiście położenie. Taka planeta jak Merkury zawsze przebywa krótko nad horyzontem i jej czas obserwacji jest ograniczony. Jeśli znajduje się w małej odległości kątowej od Słońca, dostrzeżenie Merkurego może okazać się zbyt trudne lub niemożliwe. Również takie zjawiska jak przejście planet, Merkurego lub Wenus, na tle tarczy Słońca nie da się obserwować gołym okiem z względu na niebezpieczeństwo utraty wzroku. W tym powyżej wspomnianym wypadku stosuje się metody rzutowania obrazu przez teleskop lub inny instrument na biały karton umieszczony za jego okularem. Powyżej wspomnianym instrumentem może też być lornetka, wtedy nie patrząc przez jej okulary kierujemy obiektyw lornetki na Słońce, a za jej okularami ustawiamy kartonik w odpowiedniej odległości, aby powstał obraz Słońca widocznego przez jej obiektyw. Fotografia przy pomocy zwykłego aparatu może nie oddać kolorystyki nieba i innych tym podobnych efektów, np. ujęcie jego fragmentu podczas wschodu i zachodu Słońca itp. Niektórzy zapaleni obserwatorzy przy pomocy odpowiednio przystosowanych do tego teleskopów poszukują komet w pobliżu Słońca o świcie. Prawdopodobnie przy odpowiednim zerkaniu można byłoby dostrzec kometę gołym okiem w wyżej wspomnianym czasie, jednak biorąc pod uwagę ich małe jasności jest to mało prawdopodobne, ponieważ komety o bardzo dużych jasnościach pojawiają się rzadko. Wybuchy gwiazd nowych lub supernowych w sporadycznych przypadkach też były widziane w porze dziennej, ale ich jasność wtedy była bardzo duża.
Prawdopodobnie w obserwatoriach przy pomocy teleskopów obserwacje można prowadzić nawet w dzień, jeśli obiekt nie znajduje się zbyt blisko Słońca. Jednak przy pomocy zwykłej lornetki lub lunety taka obserwacja byłaby nie do pomyślenia, wyłączając oczywiście takie obiekty jak Księżyc czy bardzo jasne planety. W dziennej porze przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń można przeprowadzić obserwacje Słońca, zliczać liczbę plam i ich grup. Wszelkie wykonane przez nas obserwacje warto zapisywać w dowolnej formie, aby po jakimś czasie można było je odtworzyć i przypomnieć sobie. Ciężko byłoby przypomnieć sobie obserwację z pamięci, którą wykonywało się wiele miesięcy lub lat temu, nie wspominając o tym, że mózg człowieka potrafi fałszować nasze zapamiętane wspomnienia i fakty. Dlatego też warto zapisać obserwację tuż po jej wykonaniu, dopóki mamy ją jeszcze na świeżo w pamięci.